Majster mówi, że się nie obijamy, tylko bierzemy się za robotę. Nie, majster, pomachaj do człowieków uchem. O, majster macha uchem do człowieków. Dobra, robimy. No i przyszedł czas, żeby się troszeczkę pobawić z latkolami. Na latkolach generalnie trzy sprawy, na jednym i na drugim to samo. Tutaj troszeczkę rdzy było. To już mam poczyszczone. W tym miejscu przychodzi mocowanie. Tak jakby latkola, tutaj takie coś powinno być. Ale niestety nie ma. Jest dziura. Mam ten plastik, wyjąłem go. Teraz po prostu muszę tutaj zaspawać. No i też trzeba zrobić taki kwadratowy otwór, żeby ta zatyczka weszła po prostu i żeby to było tak, jak było oryginalnie. Druga sprawa, a w zasadzie trzecia sprawa, to jest to, że trzeba naprawić te nadkola plastikowe, bo Audi kiedyś miała obniżone zawieszenie tak dość mocno i po prostu no, koła, opony wyżarły dziury. Trzeba teraz to zregenerować, bo jeśli tu są te dziury, to w tych miejscach po prostu gromadzi się piasek. Tutaj wszędzie dotąd było wszystko w piasku, w ziemi. O, tutaj można zobaczyć, ile tego wyleciało. To trzeba wszystko ponaprawiać. I mam nadzieję, że będzie ok. A pokażę Wam jeszcze, jak zrobić takie kwadratowe otwory pod takie mocowania. A więc tak, robienie otworu dzieli się na takie jakby trzy etapy. Pierwszy, trzeba wywiercić otwór. Tutaj mam akurat ósemeczkę wywierconą. Drugi etap, trzeba po prostu ten otwór przebić czymś. Ja tutaj mam numerator. Numerator jest o tyle dobry, że jest to twardy materiał i po prostu on no, nie poddaje się łatwo. Numerator jest zaostrzony, jeden poświęciłem. I wtedy taką blaszkę kładę po prostu na śrubę. A dlaczego na śrubę? Dlatego na śrubę, żeby było tutaj dookoła, żeby był punkt podparcia, żeby po prostu ten numerator nam tak jakby nie wyginał tej blachy. Po takim przebiciu, jak to tutaj strzelę młotkiem, ten numerator przejdzie, wychodzi nam takie coś. Już mamy, powiedzmy, kwadratową dziurę, otwór, ale ona jest taka wystająca. I to sobie po prostu szlifuję albo na kamieniu szlifierką, albo taką listkową tarczą, czy kątówką jakąś, obojętnie w sumie jaką tarczą, aby to było proste. I po takich wszystkich zabiegach wychodzi nam taki ładny kwadratowy otworek. Tutaj akurat mi pasuje, że to jest po prostu 10 na 10 mi jest potrzebny taki otwór. I po prostu teraz ładnie to tutaj wchodzi. Nie wiem, czy dam radę jedną ręką, ale chyba nie. Ale zaraz o, spróbuję. Weszło. I teraz nam ładnie siedzi to wszystko. Wskoczyło. I mamy pewność, że to po prostu będzie trzymało. To no, nie chce to łatwo wyjść. A jeszcze jak w środku będzie śruba przykręcona tutaj akurat do nadkola, no to trzyma to jak oryginał. Jeśli potrzebuję większe jakieś otwory, to tutaj mam taki ząb od Bron. To tam można kupić sobie gdzieś w Agromie. I tutaj mogę robić takie otwory nawet do 20 mm. Ten ząb jest taki tutaj zaostrzony jeszcze, ale potrzebowałem kiedyś i po prostu musiałem go skrócić. I takim oto sposobem robię kwadratowe dziury. Można powiedzieć, że nadkole mamy przygotowane, całe umyte. Tutaj dziurka jest już zaspawana. W miejsce spawów jeszcze po zapodkładowaniu pójdzie taka pasta uszczelniająca i na tą pastę jeszcze raz będzie podkład pomalowany. Wszędzie tam, gdzie jest po prostu goły metal, będą dwie warstwy podkładu.
Drugą stronę będę robił analogicznie. Już nie będę tego nagrywał, bo po prostu dokładnie to samo będę robił. Nie będę się powtarzał. Podwozie i nadkola mamy przygotowane. Umyte jest benzyną ekstrakcyjną. W miejscach, gdzie była walka z rudą, jest zabezpieczone wszystko. No i teraz jeszcze mam tutaj już pomalowany tunel środkowy. W tym tunelu nie będzie konserwantu. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No i co? Lecimy teraz z konserwacją. A już teraz nasze podwozie prezentuje się tak. Ładnie, czarno. Teraz tylko nie pasuje tutaj ten zbiornik brudny, ale go też umyję, będzie ok. Tutaj fruwa sobie czujnik ABS-u. Filtrem paliwa się nie przejmujemy, będzie nowy. Mimo tego, że jest już wymieniony, ale to był taki najtańszy, jaki się tylko dało kupić, że to on był tylko na odpalenie. W tym miejscu, gdzie jest, przychodzi mocowanie tylnej belki, tutaj praktycznie nie ma konserwacji. Tutaj jest farba, żeby to miejsce styku było jak najlepsze, tutaj przy tych śrubach, żeby to mocno trzymało. No i teraz niech sobie to wszystko schnie, a my bierzemy się za inne prace przy Audi. A to są właśnie te inne prace. Trzeba naprawić nadkola. Tutaj już mam przygotowane części, ładnie pomalowane, wsporniczek wyprostowany, szelka jedna zrobiona. A zobaczcie, która jest godzina. I to nie jest 13:15. A teraz pokażę Wam moją januszową wersję spawarki do plastików. Do takiej januszowej wersji potrzebna jest opalarka, nożyk i taki palniczek. No i jak ja to robię? Po prostu najpierw kleję taśmą wszystko od spodu, żeby mieć po prostu punkt podparcia tak naprawdę dla tego plastiku. No i wszystko na samym początku czyszczę tutaj dookoła. Trzeba to dokładnie wyczyścić. Ja to robię rozpuszczalnikiem epoksydowym. Bardzo dobrze działa. No i jak ja, można powiedzieć w cudzysłowie, spawam, no to biorę sobie kawałek plastiku. Tutaj jest to akurat sierp od Golfa Trójki GTI. Jakiś był połamany. Tnę sobie na takie kawałeczki. I wtedy tak, nagrzewam nad opalarką, a w tym czasie drugą ręką po prostu tutaj trzymam nad ogniem i nagrzewam ten nóż. No i kiedy ten plastik już mi się zrobi taki giętki nad tą opalarką, przekładam go nożem tym gorącym, tak jakby odcinam i tak jakby rozsmarowuję to lekko, bo to się da, po prostu to jest prawie jak masło. Kiedy już tak zrobię taki większy kawałek, o powiedzmy jak tutaj, wtedy sobie biorę ten nóż i ten palniczek. Palnikiem parę razy przejadę w tą i z powrotem, żeby mi się to rozgrzało. I po prostu rozsmarowuję to, no prawie jak masło to idzie. Można nałożyć kilka warstw tego i po prostu wtedy fajnie, to naprawdę fajnie można zrobić, że nie będzie widać, a nad kole, no nie oszukujmy się, nie jest to jakimś super ekstra elementem auta, że jakoś, nawet gdyby to tak zostawić, to i tak chyba nikt nie będzie obrażony. A zawsze parę złotych jest zaoszczędzone, bo nie trzeba kupywać, ani biegać gdzieś tam po szrotach i szukać takiego nadkola. Myślę, że taka spawareczka januszowa jest ok. A jeszcze nie powiedziałem jednej ważnej rzeczy, że do takiego, powiedzmy, spawania, jakie tutaj robię, używam ABS-u, czyli ten plastik, którego używam, musi być z ABS-u. Z ABS-u są wykonane właśnie różne takie listwy ozdobne w starszych samochodach, nadkola, zderzaki, coś takiego. I powiem Wam, że można robić naprawdę duże dziury
gdzieś w zderzaku czy w nadkolu, bo robiłem już taką 10 na 10 cm, bo teściowa nie zauważyła słupka. No ale trudno. Naprawiłem, jest dobrze, nic nie widać. Powiem wam, trzeba iść do domu, bo już nawet Rico skapitulował. Jest 2:30 rano. Jutro też jest dzień, działamy dalej. Tutaj widzicie, już nadkole zregenerowane, prawie. Mówię prawie, bo zostały jeszcze takie małe dziureczki, a po prostu najzwyczajniej w świecie skończył mi się gaz w tym małym palniczku, w tym oto cudzie. Muszę dokupić gaz i wtedy też jeszcze to zakleję i po prostu wyrównam. Teraz to wyrównałem papierem 40, żeby no jakoś to fajnie wyglądało. I jeszcze jak pozaklejam te dziureczki, to już w ogóle będzie fajnie, proste, ładne. Tutaj nigdzie błoto się nie będzie trzymało i tak dalej. Co dalej? Jeszcze muszę zregenerować drugie, bo drugie ma jeszcze większy ubytek. I tutaj najpierw wytnę to, co jakby wyżarła opona tutaj, że ten plastik możecie tutaj, może nawet uda mi się zobaczyć, pokazać, że on jest bardzo cienki. Jego wytnę jeszcze troszeczkę tutaj więcej i wtedy nałożę, po prostu dorobię cały ten kawałek, żeby już było całość. No troszkę jest zabawy z tym wszystkim, no ale myślę, że warto, bo po prostu te pieniądze, które miałbym przeznaczyć na te nadkola na przykład, wolę przeznaczyć na części lepszej firmy, jakieś, nie wiem, hamulce albo jakieś inne cuda. A poza tym jeszcze bardzo dużo pracy mnie czeka przy tym samochodzie i no budżet też muszę myśleć 3 razy, zanim coś kupię bądź zrobię, bo no wiadomo, no budżet nie jest z gumy też. Nie jest to moje auto, nie chcę nikogo naciągać na nie wiadomo jakie koszty, tak dla takiego, powiedzmy, widzimisię. Prace z blachami idą bardzo powoli do przodu. Tutaj już dogiąłem chyba, wydaje mi się, najgorszą blachę. Tak, wiem, blacharze teraz się pokładają ze śmiechu, ale no, zrobiłem to sam. No tak, powiem wam, pasuje, powiedzmy, w 95%. Także myślę, że będzie ok. A tak uparłem się na tą blachę, bo jeśli jej nie zrobię, to jest całość. Jeszcze te dwie części muszę zespawać. Jeśli tego nie zrobię, nie mogę zamontować tej szelki. Jest to druga szelka od zbiornika. A z kolei jeśli tego nie zamontuję też i tej szelki, to nie mogę zamontować nadkola. No i tak jedno za drugim, po prostu trzeba robić w odpowiedniej kolejności wszystko, żeby jakoś ta robota szła. Tutaj już sobie zregenerowałem też drugą blaszkę, tutaj takie małe było, mały ubytek. Zostały mi jeszcze te blachy, no z tą też będzie zabawa. Reszta jest w miarę taka prosta, mam nadzieję, że nie będzie bardzo, bardzo jakoś skomplikowanej pracy. No i tak, co się dzieje pod spodem? Pod spodem zamontowałem już parę elementów. Tutaj szelkę. Szelka czerwona. Plus 5 koni od razu. Bez tuningu. Jakieś tam mocowania od kabli i od przewodów. I mocowanie filtra. Powiem wam szczerze, że muszę robić sobie jakieś takie przerwy od tych blach, bo po prostu no nie jest łatwo tak doginać to wszystko, no ale trzeba dać radę, jeszcze dużo i tak przede mną. No i robi nam się coraz bardziej kolorowo na podwoziu. Co tutaj powiedzieć, belka jak ma być, każdy wie, ale pokażę wam, jaki sobie patent wymyśliłem na to, żeby nie dźwigać za dużo i żeby nic nie uszkodzić.
zamiast amortyzatorów do mocowań po prostu dałem kółeczka. I elegancko sobie wjechałem od tyłu kanału, tak do przodu, tylko podniosłem. Na razie mam to po jednej śrubie pomocowane, bo później, wiadomo, trzeba to podlewarować ładnie do góry. Ale najważniejsze jest to, że nawet jeśli by mi coś, nie wiem, bym puścił, to nic nie uszkodzę, bo po prostu jestem kilka centymetrów nad ziemią. Robię to sam to muszę wtaszczyć pod samochód. No nie jest to lekkie. Rico nie chce pomóc. On mnie tylko wspiera duchowo. Pokażę wam. Rico. Łosiu jeden. No, także w następnym odcineczku zobaczycie, jak generalnie składam to wszystko. Pokażę, jak ustawić. Trochę się tam z ABS-em pobawimy, zobaczymy. Zobaczymy, czy się w ogóle komputer połączy ze sterownikiem ABS-u. I troszeczkę sobie pogrzebiemy dalej. A na razie z Rigim mówimy wam strzałeczka.